Witam Państwa serdecznie. Przychodzą do nas ludzie, którzy odkryli, że szczęścia w życiu nie osiąga się jedynie biorąc. Nasze wyobrażenia o tym, co nam się należy, mało że na starcie bywają wyolbrzymione, to jeszcze rzeczywistość bezlitośnie je weryfikuje. Ten mechanizm nie jest prosty i logiczny. Nawet gdy zamiast tylko brać, zaczniemy również dawać, wcale nie mamy gwarancji sukcesu. Życie bezustannie uczy nas pokory. Zapraszam Panią Joannę Hartwig. Pani Anno, ma Pani dzieci? Tak, mam 10-letnią córeczkę i 5-letniego synka Doriana. Wychowuje je Pani? Nie, w chwili obecnej nie. Co się z nimi dzieje? A moja córka już od kilku lat przebywa u moich rodziców, natomiast od jakiegoś roku mój synek jest wychowywany przez moją siostrę. Jak to się stało, że siostra go wychowuje? Została do tego zmuszona sytuacją. Mojemu synkowi groził albo pobyt w domu dziecka, albo jej opieka. Podjęła jakby spontanicznie decyzję, że przejmuje nad nim opiekę. A dlaczego pani się synem nie opiekuje? Ponieważ od wielu lat jestem osobą uzależnioną od alkoholu i od mniej więcej roku trwa moja terapia. No ale ta terapia stała się właśnie wynikiem, jakby konsekwencją tego, że odebrano mi synka. To był ten taki punkt przełomowy, jakby motywujący mnie do podjęcia jakichkolwiek kroków do ratowania siebie. Jak to się stało, że zaczęła pani pić? Właściwie taki piciorys liczony jest na lata. Mnie trudno jest w tej chwili określić moment, w którym to się w ogóle zaczęło, w którym przekroczyłam granicę pomiędzy piciem czysto towarzyskim, a uzależnieniem się już od alkoholu i od jego działania. A syn był już wtedy na świecie? Tak. Tak. Moje picie to jest taki ostry jego przebieg. To jest ostatnie 3-4 lata. Jak rozumiem, zaczęła pani pić dlatego, że nie radziła pani sobie po prostu w życiu. Dokładnie. To jest jakby konsekwencją i pewnych problemów emocjonalnych z własną psychiką, z własnym, nie wiem, życiem też, bo to jest też i w pewnym sensie zbieg okoliczności czy przypadku. No a później po prostu alkohol staje się jakby pocieszycielem, ale jednocześnie odbiera to złudzenie. Po jakimś czasie zaczyna bezwzględnie odbierać. Dokładnie. Traci się po kolei właściwie wszystko. Co pani straciła? Teoretycznie i praktycznie wszystko, co mogłam stracić. Najpierw była to utrata pracy, później jakiejś takiej, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji. Już zaczęły się problemy z bliskimi, z otoczeniem, które to uzależnienie zaczęło zauważać. Oczywiście ja oszukiwałam samą siebie, zakłamywałam, bo tego dotyczy też ta choroba. I przekonywałam wszystkich wokół, że ja nad tym kontroluję, że ja sytuację absolutnie panuję nad nią, wszystko jest w porządku. Do pewnego momentu, kiedy już no niestety sięgnęło po mnie prawo. Kogo właściwie chciałaby pani dzisiaj przeprosić? Moją młodszą siostrę. Za co? Za to, że w tym tandemie to ja powinnam być tą starszą, odpowiedzialną, dojrzalszą. Ta, która powinna wyciągnąć rękę, pomóc, a stało się zupełnie odwrotnie. Czyli młodsza siostra jakby przejęła odpowiedzialność za moje życie, za moją dorosłość. I za to przede wszystkim chciałabym ją przeprosić, że ponosi konsekwencje mojego uzależnienia. Przyjęła pani syna pełną opiekę. Pod każdym względem. Jak pani myśli, czy siostra przyjmie przeprosiny? Jest we mnie taka nadzieja, że tak się stanie. Popatrzmy, co powiedziała wtedy, kiedy wręczaliśmy jej bukiet od pani. Dzień dobry. Zastaliśmy może panią Agnieszkę Plutecką?
Jesteśmy z telewizji TVN, z programu Wybacz mi. Mamy dla pani te kwiaty. Gdzie mu przodkowie? To znaczy? Od siostry? Tak, te kwiaty są od siostry. Od dawna pani nie kontaktujecie się? O tym w zasadzie maja zeszłego roku. Mam po prostu dziecko i na wychowaniu. Ona zostawiła pani to dziecko? No, zostało praktycznie odebrane. A wahała się pani, czy zaopiekować się? Nie, no tutaj to wahania żadnego nie było. Po prostu dziecko jest dzieckiem. Nie zasługuję na to, żeby zostać w domu dziecka, jeżeli mam warunki na to, żeby dzieckiem się zaopiekować. A pani próbowała jakoś się kontaktować z... Nie. A wie pani, co się z nią dzieje teraz? Nie mam pojęcia. A pani się trochę interesuje tu panią czy... No na pewno, ale po prostu nie było ani od kogo uzyskać jakiekolwiek informacje, ani... My też bezpośredniego kontaktu nie mamy. A jak pani myśli, co się z nią dzieje teraz? No doszło mnie tylko słuchy, że skończyła z pewnym etapem swojego życia, że się trochę wzięła za siebie, że podjęła pracę. Myślę, że za jakiś czas dojdą mnie słuchy, że będzie się starała odzyskać dziecko. A może pani jakoś jej to zapomnieć? No pewnie, że tak. Przecież to jest siostra, mam tylko jedną siostrę. Wybaczyć? Na pewno. Jeżeli się tylko będzie starała tak jak do tej pory, to na pewno. Przyjmie pani te kwiaty? Przyjmę. Proszę, to był kiedy znał pani. To czy już teraz chciałaby pani coś powiedzieć? No, żeby się trzymała i tak dalej postępowała, jak do tej pory. Pani Anna, pani Agnieszka była konsekwentna, była stanowcza. Tak. Ja myślę, że ona to robiła po to, żeby panią zmobilizować do leczenia. Dokładnie. I właściwie tak postępują bliscy tych, których chcą ratować. Nie wszyscy bliscy tak postępują. W moim przypadku moja siostra jednym cięciem spowodowała, że w wieku 32 lat ja dostałam jeszcze jedną szansę. Każdą chwilę. Gala. Co za przyjemność. Co za smak. Emocje sięgają zenitu. Widzimy naszych skupieni, skoncentrowani. Już wychodzą. Środek pola. Wymieniają się pozycjami. Proszę państwa, co za spotkanie. Teraz chwila oddechu. Selekcjoner dokonał słusznego wyboru. Taryfa wakacyjna. 20 minut i SMS-ów za darmo. I jeszcze piłka w prezencie. W środku pola znowu nasi. Teraz, teraz, teraz jest! Era moja! Gorąca godzina w TVN. Zaczynamy punktualnie o 19. Tomasz Lis, fakty, witam państwa sprzed pięknej cerkwi świętego Michała. Pełny, rzetelny i obiektywny obraz rzeczywistości. Codziennie również... Serwis sportowy Rafał Patyra. Doniesienia z boisk i tras. Kulisy wielkiego sportu. Ekstrawizjer. Dobry wieczór, Jolanta Konopka, zapraszam. Reporterzy TVN przedstawiają. I oczywiście... Witam państwa bardzo serdecznie. Wakacyjna prognoza pogody. Gorąca godzina. Codziennie pomiędzy 19 a 20 w TVN. Do zobaczenia o 19. Nieoczekiwana zmiana serc, czyli wyjątkowo poplątana intryga kryminalna. Duch prawnika zaczyna panoszyć się w ciele policjanta. Czy wpłynie to na metody śledcze? Bob Hoskins, Denzel Washington.
komedii sensacyjnej Związek Serc. Dziś o 20:00. Nóżka w przód, nóżka w tył i tańczymy ile sił. Wie to prosiak, wie to świnka, że jak wchodzić, to z impetem. Wie to brunet, wie blondynka, że najlepiej być kadetem. Jak mam przez to przejść? Przejść czy przejechać? Ważne, żeby nie przegapić serialu Akademia Policyjna. Od poniedziałku do czwartku po wieczornych faktach. Chcesz wiedzieć, co dzieje się z bohaterami programu Big Brother? Nadal możesz śledzić ich życie. Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy nowy serwis. Wystarczy, że wyślesz pod numer 7922 SMS o treści wakacje. A od momentu aktywacji do 1 września codziennie otrzymywać będziesz SMS z informacjami, co słychać u Twoich ulubionych bohaterów. Wyślij SMS i zamów wakacyjny serwis BB już teraz. Szczegóły w najnowszym tygodniku Big Brother z płytą CD. Witam ponownie w programie Wybacz Mi. Moim gościem jest pani Joanna Hartwig, która uświadomiła sobie, że przyszedł chyba ten właściwy moment, żeby przeprosić swoją siostrę za to, że obarczyła ją wielką odpowiedzialnością. Jej siostra wychowuje Doriana, syna pani Joanny. Wychowuje go dlatego, że nie potrafiła odmówić. Pani Joanna właściwie obarczyła ją tą odpowiedzialnością bez pytania o zgodę. Pani Joanna, co teraz pani robi? W chwili obecnej pracuję, jestem projektantem wnętrz. Cały czas staram się przede wszystkim pracować nad sobą. W moim miejscu pracy nikt na dobrą sprawę nie wie tak naprawdę, kim jestem. Postrzegają mnie po prostu jako osobę trzeźwą, która nie ma żadnych absolutnie problemów, czyli jako osobę pogodną, asertywną, odpowiedzialną. I ja sama jakby siebie samej nie poznaję. Że jestem zdolna do takich zachowań i że przychodzi mi to z taką naturalnością. Nie bała się pani tutaj przyjść? Nie boi się pani tego, że raptem no, zepsuje sobie pani ten wizerunek? Bałam się. Bałam się i... Ale zdawałam sobie od początku sprawę z konsekwencji, jakie przyjdzie mi ponieść z tytułu mojego przyznania się do uzależnienia. Ja przemyślałam wszystkie za i przeciw. Zbyt zależy mi na odzyskaniu mojej rodziny, mojego jakby pełnego poczucia bezpieczeństwa i tego, że jest ktoś gdzieś, kto będzie o mnie myślał, żeby brać pod uwagę takie aspekty jak praca czy moi normalni znajomi. Zresztą większość moich znajomych to ludzie tacy jak ja. Naprawdę? Tak i to jakby pomogło mi w podjęciu tej decyzji, że moje przyznanie się do problemu nie zmieni w niczym mojego wizerunku w pracy. Tego jestem pewna. Tak czy owak uważam, że jest pani nieprawdopodobnie odważną osobą? No ja bym się o tę odwagę nawet nie podejrzewała. Pani Joanno, jak pani myśli, czy siostra wyjdzie pani dzisiaj na spotkanie? Ciężko mi jest to określić, ale jest mi prościej chociażby z tego względu, że wiem już, co myślę. Że widziałam jej reakcję i że strasznie się cieszę, że tak zareagowała. Przekonajmy się. Czekała pani na ten moment, prawda? Bardzo. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, że się posunęła do tego. Jaki jest Dorian? Fantastyczny. Tak? A nie mówiła pani Dorianowi, że mama jest zła? Nigdy. Nigdy do tego bym się nie posunęła. A co mu pani mówiła? On sam wie, że mama po prostu wyjechała.
Tak sobie sama tłumaczy. Nie mówi, po prostu mówi, że mama jest daleko. Tylko tyle. A teraz co mu pani powie? Przyjechałem tu, bo się dowiedziałem, że macie tu bardzo duży wybór piłek. Tanich, co nie? No i co, wybrał pan coś dla siebie? No, chyba wezmę taką do metalu. Ty też wybierzesz coś dla siebie w działach dekoracyjnym, technicznym, drewnianym, budowlanym, sanitarnym i ogrodniczym. Zawsze też możesz poprosić o pomoc naszego doradcy handlowego. Pamiętaj, w Castoramie dzień po dniu niskie ceny. No, to se pokopiemy.